Robert Bernatowicz, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich, którzy o 20 czekają na ten program, czy to, nie wiem, audycję, nie wiem jak to nazwać, nawet na tym YouTubie dla mnie. Powiem wam szczerze, cały czas ten YouTube jest czymś takim dziwnym, niespotykanym, nowym, także wybaczcie, że ja się jeszcze w tym nie mogę tak odnaleźć do końca. Moi drodzy, dzisiaj o tej reinkarnacji. Też będzie krótko, bo nie mam czasu na wielkie audycje tutaj nagrywać. Mam naprawdę w tej chwili taki czas, że ale no mam nadzieję, że kiedyś będę mógł robić trochę dłuższe audycje i mam nawet na to fajny pomysł. Ktoś pytał o moje okulary. Wszystko jest w porządku. Są okulary, bo wiem, że w tym logo mam, jestem w okularach ajurwedyjskich, przypomnę, także mam jak najbardziej okulary. Moi drodzy, reinkarnacja, czyli wędrówka dusz. Ja tutaj na okładkę tego całego mojego odcinka programu dałem taką dosyć prowokującą, kiedy pokazuję palcem i mówię, żyliście już wiele razy tutaj, tak? Czy żyliście wiele razy. I to jest prawda. Ja uważam, że to jest moje największe, jedno z największych odkryć, niewątpliwie. To ja po prostu nawet nie pamiętam, kiedy ja zrozumiałem, że jest reinkarnacja. Szukałem w pamięci tego momentu, kiedy ja zrozumiałem, że jest wędrówka dusz, że nie ma jednego życia. I chyba to było gdzieś pod koniec szkoły podstawowej, kiedy ja już wiedziałem o reinkarnacji. A pamiętajcie, że wtedy nie było tak prosto, nie było internetu, no nie było nawet takich spotkań, że tam można było, naprawdę, to były trudne czasy, znaczy bardzo fajne czasy dla mnie, no bo byłem młodym człowiekiem, to były lata 70., tak, ja jeszcze pamiętam lata 70., potem 80. i chodziło się na lekcje religii i pamiętam, że ja na tych lekcjach religii w 7., 8. klasie szkoły podstawowej już rozmawiałem z księdzem o tym, że wydaje mi się, że jest wiele żyć i on reagował bardzo tak alergicznie, mówił, że to są bzdury, jakieś sekty, coś, ale ja już czułem, że jest wiele żyć. Wiedziałem już o tym, nawet tak bym powiedział. Wiecie Państwo, zaraz Wam przedstawię taki fajny telefon, fajną rozmowę, którą odbyłem, gdzie jeden z moich słuchaczy, którego bardzo pozdrawiam, w swojej rodzinie odkrył coś, co jest do odkrycia w wielu rodzinach, bo to wystarczy się tak porozumieć tutaj i popytać i zawsze ktoś powie, tak, tak, ja słyszałem o tym, że na przykład ten dzieciak tam mówił, że już kiedyś tutaj żył, albo że miał inną mamę i tak dalej. To naprawdę nie jest kłopot. Natomiast powiem Wam, co najbardziej mną tak zawsze wstrząsa, kiedy o tym pomyślę, tak? Kiedy ludzie negują istnienie reinkarnacji, mówią, że jest tylko jedno życie, no bo ja rozumiem, że jak są ludzie niewierzący, tak? Czy w ogóle twierdzą, że po prostu jesteśmy kawałkami parującego mięsa, które gada. Ja to rozumiem, tak? Że nie, to po prostu te myśli, to tam się gdzieś tam tworzą jakieś procesy chemiczne i to w tym momencie powstaje jakaś taka Bernatowicz, tak? Coś takiego i to gada. No, ten. Nie ma tam żadnego światła, po prostu czysta chemia i biologia. To tak jak byście, proszę Państwa, wrzucili do, no wyobraźcie sobie, wrzucacie do betoniarki, tak, tam trochę wapna, trochę metali różnych, trochę wody, trochę tego, kręci ta betoniarka i w pewnym momencie tak jakoś przez przypadek się układają te atomy, że zaczynają mówić być albo nie być, oto jest pytanie, tak, ten słynną tą kwestię z Szekspira, z Hamleta. Proszę Państwa, no to tak nie działa, tam musi być transcendencja w środku, musi być coś więcej, to w ogóle, znaczy musi, po prostu jest, no ja, wiecie, że ja mówię o tym z wielką siłą, może to mnie wyróżnia na tle tych tam 100 tysięcy innych ludzi, którzy mówią też o tych rzeczach w internecie, a jest naprawdę sporo takich osób. Ja mówię tak, tak, nie, nie, po prostu nie mam żadnych wątpliwości najmniejszych, ale powiem Wam, jak można przekonać, bo bardzo trudno jest rozmawiać z ludźmi, którzy są przekonani o jednym życiu. Ja zawsze mówię, pomyśl o jednej sytuacji. W szpitalu, na tym samym oddziale rodzi się dwóch chłopców, tak? Jeden jest piękny, ma 10 na 10 punktów, wiecie, jak tam się punktuje dzieci, jest po prostu, ma fantastycznych rodziców, będzie miał piękne życie, dziewczynę, urodzi mu się dziecko, jedno, drugie, trzecie, piąte, prawda? Potem umrze otoczony wianuszkiem wnuków i pójdzie sobie do nieba. Super! A drugie dziecko się na oddziale obok, na tym samym oddziale, tylko w innym pokoju, rodzi i ma na przykład raka kości, tak? I ma przed sobą 3 lata życia w strasznych cierpieniach, w takich cierpieniach, że rzeczywiście
wręcz niewyobrażalnych. I wiecie, że takie dzieci są. I te hospicja naprawdę dziecięce istnieją. I te hospicja krzyczą wręcz, ten przykład krzyczy, że coś jest nie tak, że my się rodzimy i już mamy pewien bagaż, że nie jest tak równo, że wszyscy biegniemy po tych samych torach na takim torze wyścigowym, prawda, że na 100 metrów na przykład, jak jest bieżnia i wszyscy biegniemy i trzeba być tylko dobrym człowiekiem, to się dobiegnie do nieba, jak się jest gorszym, to będzie czyściec, jak się będzie złym, to będzie piekło. No, proszę Państwa, widać, że to dziecko na tym oddziale szpitalnym zdrowe i to dziecko na tym oddziale chore, to jest tak naprawdę wielka tajemnica i wielka zagadka, którą można wyjaśnić tylko poprzez reinkarnację, że my już wcześniej byliśmy i wchodzimy tutaj już z pewnym bagażem. Powiem Wam taką sytuację, ponieważ chrześcijaństwo ma na to i Kościół w ogóle katolicki, a pamiętajcie, ja rozmawiałem nie tam z księdzem proboszczem czy coś, tylko ja brałem naprawdę na klatę wielkich filozofów Kościoła, teologów, miałem jako dziennikarz, miałem dostęp do nich, wielkie nazwiska, z nimi rozmawiałem i odpowiedzi są różne na pytanie, dlaczego jest ta niesprawiedliwość, dlaczego się rodzi jedno dziecko z rakiem kości, a drugie dziecko zdrowe i obaj mają iść do nieba, tak, no bo ten, rozumiem, z rakiem kości trafi do nieba, ale ten zdrowy też trafi do nieba, tak, no tylko po prostu Bóg tak sobie zażyczył, że akurat ten z rakiem kości, no miał pecha, no niestety, trudno, trafiło się, no ale też pójdzie do nieba, no a to, że się męczył, no cóż, no i tutaj padają trzy różne odpowiedzi, proszę Państwa, na pytanie, dlaczego tak jest. Jedna z odpowiedzi, zawsze mnie zdumiewa ta odpowiedź, Bóg tak chciał, tak? Po prostu Bóg tak chciał, nie wchodzi się w szczegóły, chciał, to wybrał tak akurat tego dziecka, to dziecko lubił, nie wiem, czy nie lubił, czy coś. Oni jeszcze mówią, że też pada taka odpowiedź, że to jest wyróżnienie, że tak naprawdę ta choroba śmiertelna to jest rodzaj takiego, bym powiedział, no bonusu, że ten bonus jest taki, że on jakby, nie wiem, czy wyżej pójdzie w tym niebie, czy coś, no jakoś coś w tym kierunku. Druga odpowiedź, która, proszę Państwa, pada, że to jest wielka tajemnica, nie ma sensu w to wchodzić. To jest tajemnica, coś, to jest trzecia, to jest druga odpowiedź, ale są jeszcze inne odpowiedzi. Ja najbardziej dziwną, przerażającą usłyszałem w tym pokoju tutaj, dokładnie w tym. Nie paliły się te światełka, to gwarantuję Wam, ja je zapalam tylko wtedy, jak tutaj robię tego live'a. No i był ksiądz po kolędzie. Ja, wiecie, znacie moją wizję świata, że wszyscy idziemy w tym samym kierunku, do tego samego źródła, po różnych ścieżkach. Nie ma sensu kogoś ściągnąć na moją ścieżkę. Niech sobie będzie na tej ścieżce, tylko niech będzie lepszym człowiekiem, lepszym, czy lepszą kobietą, lepszym mężczyzną, lepszym katolikiem, lepszym buddystą, lepszym niewierzącym. Nie ma znaczenia. Idziemy, to nasze życie tak krótko trwa, mamy się wzbogacić, mamy się czegoś nauczyć. Dobrze, że jest tyle tych ścieżek, kiedyś będzie to wszystko trochę inaczej, bo będzie po prostu wiedza, nie będzie wiary. No i tak rozmawiam tutaj z tym księdzem, ja go wpuściłem do mieszkania, rozmawiamy, modlitwa, ja nie mam z tym najmniejszych kłopotów żadnych, także słuchajcie, w każdej świątyni świata czuję się bardzo dobrze i wiem, że to jest miejsce, gdzie tam jest światło mimo tych różnych błędów. No i słuchajcie, ja w pewnym momencie tak, on tak pyta, mówi, no dobrze, dałem mu nawet pieniądze jakieś znaczące, to tam chyba 100 zł dostał ode mnie. No i on mówi, no dobrze, taki potężny ksiądz, dużej tuszy, mówi, no dobrze, synu, bo jeszcze byłem wtedy, bardzo młodo wyglądałem, naprawdę, jeszcze 10 lat temu wyglądałem wręcz, no bardzo młodo, tak. I on mówi tak, synu, no a powiedz mi, czym ty się zajmujesz, tak mnie tutaj, ja mówię, no proszę księdza, to pytanie rzeczywiście trudne, ale odpowiem księdzu, że ja jestem dziennikarzem z zawodu, natomiast z zamiłowania, no bym nazwał siebie poszukiwaczem świętego Graala, czyli poszukuję odpowiedzi na podstawowe, najważniejsze pytania, jakie może sobie człowiek postawić. O, to ciekawe, mówi ten ksiądz, bardzo, bardzo, to masz takie hobby niezwykłe, tak? Czyli co, na przykład sobie komiksy oglądasz, czy... Ja mówię, nie, proszę księdza, to nie tak, nie w tę stronę, ja po prostu, na przykład, no podam księdzu przykład, interesuje mnie to, dlaczego na jednym oddziale szpitala w tym samym momencie rodzą dwie kobiety w różnych pomieszczeniach i jedna kobieta rodzi dziecko tak bardzo zdrowe, piękne, cudowne, które przypomina te cudowne dzieci z reklam telewizyjnych, które oglądamy tam, jak reklamują różne tam produkty dla dzieci i coś. A drugi
Drugi dzieciak w pokoju obok rodzi się z rakiem kości, bo też są takie przypadki. Trafia do hospicjum i przez 3 lata się męczy, po czym umiera. Może mi ksiądz odpowiedzieć, o co Bogu chodziło tutaj i dlaczego? Przecież on, ten trafi do nieba i ten trafi do nieba, bo ten taki śliczny chłopczyk też prawdopodobnie ani nikogo nie zabije, tam nie będzie żadnych tych rzeczy, także też trafi do, obaj trafią do nieba, ale dlaczego ten dostał po prostu taki prezent w postaci tego raka kości? W cudzysłowie oczywiście. I słuchajcie, wiecie co, że jak ja powiedziałem to temu księdzu, on się chyba nigdy jakby nie spotykał z takim spojrzeniem. Jakoś widziałem ciężkie, wielkie zdumienie w ogóle, że ktoś takie pytanie zadaje. Co to za pytanie jest? Jakich się chodzi po kolędzie, no to różne ludzie różne rzeczy mówią, ale nie takie rzeczy, jak on usłyszał ode mnie. I powiedział coś, słuchajcie, co mnie zmroziło. Ja mówię szczerze, ja słyszałem różne odpowiedzi na to trudne pytanie, moim zdaniem podstawowe, dotyczące w ogóle sensu życia i tego, dlaczego ten świat jest tak niesprawiedliwy. No umówmy się, jedni mają urodę, drudzy nie. Jedni mają szczęście, drudzy nie. Jedni mają zdrowie, drudzy nie. No coś tu jest nie tak. I to co sobie taki dzieciaczek zasłużył, że ma taką chorobę straszną, tak? Takie maleństwo tam w hospicjum. A ksiądz mi mówi tak. Mówi, a widzisz, synu, bo to jest tajemnica. No to ja oczywiście to znam, prawda, że to jest wielka tajemnica. Ale mówi, ale ty nie wiesz, co ci rodzice zrobili. Oni mogli być złymi ludźmi i Bóg takich... Ja mówię, nie, no niech ksiądz nie mówi mi, że Bóg ich pokarał w ten sposób, że on, a on mówi, o, nie wiadomo, syneczku, nie wiadomo, jak to jest. Wiecie państwo, to pokazuje ten przykład tej rozmowy tutaj, strasznej rozmowy, bo to takie, wiecie, było smutne. Ja, jako człowiek wiedzący o reinkarnacji, wiedzący o wędrówce dusz, no, współczuję takim ludziom, którzy próbują jakoś sobie odpowiedzieć na te pytania w ten sposób, tak szukając na przykład w przeszłości rodziców powodu tego, co się stało i strasznego sytuacji ich dzieci, tak? No to, ale to nie da się po prostu. Tylko reinkarnacja i sięgnięcie w poprzednie wcielenia wyjaśnia zagadkę tej pozornej, drodzy państwo, niesprawiedliwości, która jest wokół nas. Ale było mi jakoś smutno. Było mi smutno, bo tak sobie pomyślałem, że bardzo długa droga przed nami, drodzy państwo, zanim się ta prawda o sensie naszego życia, a sensem, przypomnę, jest nauka. Każda rzecz nas czegoś uczy. Nawet dzisiejszy program, ten banalny program mój dzisiaj, też tam kogoś czegoś nauczy, da mu jakąś taką refleksję, da mu do myślenia. Także, drodzy państwo, długa droga przed nami. A teraz, zanim puszczę jeszcze tę rozmowę, ja sobie obiecuję co chwila, codziennie sobie obiecuję, że nie będę robił jakichś wielkich programów, tam widowisk czy coś, bo ja nie mam na to czasu, po prostu, mówiąc krótko, ale sięgnąłem do przypadku małego Marcinka. Ja poświęcę jemu oddzielny program. To słynna historia, którą ja tutaj wielokrotnie prezentowałem. Znaczy tutaj w sensie w Polsce, tak, czy w Nautilusie, czy później dziecka, które pamiętało swoje poprzednie wcielenie. Wiecie co, ja puszczę fragmencik tych materiałów, bo te materiały zasługują naprawdę na oddzielny program, ale jedną rzecz wam, a to może posłuchajcie sobie rozmowy z tym dzieciakiem, z jego ojcem, o ile pamiętam, z jego mamą, a potem jeszcze coś wam powiem. Jest dzieckiem przede wszystkim raczej takim spokojnym, dużo energii ma, ale od początku praktycznie jak zaczął mówić, to nie sam, ale po jakimś zadaniu pytania albo nawiązaniu do jakichś zupełnie błahostek, zaczął opowiadać bardzo dziwne rzeczy. To mnie zainteresowało. Ale to znaczy to było w trakcie zabawy? W trakcie zabawy, w trakcie takich zwykłych rozmów, coś o zamkach prawdopodobnie i właśnie zaczął mówić, a jak ja byłem duży, to wtedy też tak robiłem, to było. I bardzo byliśmy zaskoczeni, bo były to rzeczy, o których on nie mógł wiedzieć, bo był po prostu za mały, a nie umiał ani czytać, a telewizji też jeszcze nie oglądał. Pan jest ojcem Marcina. Mhm. Jak pan traktował te rzeczy, które on opowiadał? To raczej takie dziwne i niespotykane. Znaczy jemu się zdarzało wypowiadać parę razy tak od siebie, że był rycerzem, że mieszkał w zamku. Co ciekawe, jak byliśmy w Malborku kiedyś, to próbował pokazywać, w których komnatach mieszkał, że był rycerzem, że był w tym zamku. Zamek, który oglądał, to był właśnie zamek Malborku. Natomiast pewne takie opowiadania jego świadczyły o tym, jakby mógł
już to kiedyś przeżywać. Opowiadał, jak byłem duży i byłem rycerzem, jak miałem żonę i dzieci, jak jeździłem na koniu, jak walczyłem. To jest ciekawe, że im jest starszy, tym mniej mu się to przypomina, tym mniej o tym mówi i myślę, że jest w tym chyba jakaś logika w tym, co on mówił. Pan jest ojcem Marcina. Czy rzeczywiście pan mu może podrzucał wcześniej jakieś książeczki o rycerzach, o zamkach? Nie, nie. On sam od siebie to wypowiadał i tak jak mówię, co ciekawe, że im był młodszy, tym częściej o tym mówił. Teraz jest starszy i rzadziej to występuje w tej chwili. Trochę mi, trochę mojej mamie, czyli swojej babci, mówił, no nie pamiętasz, przecież jak ja miałem synów, to przychodziliśmy do ciebie. Myśleliśmy na początku, że zmyśla, że coś tam opowiada, coś mu się ubzdurało. Może przeczytał gdzieś w jakiejś książeczce albo obejrzał w telewizji. Książeczek raczej nie umiał czytać, także później po jakimś tam czasie znów coś próbowaliśmy już wtedy go bardziej celowo pytać i w tym momencie on odpowiadał dokładnie tak samo jak kiedyś tam wcześniej. No dziwiło nas to, dlatego że takie dziecko często nie przywiązuje wagi do tego, co mówi, ale on opowiadał praktycznie to samo. I właśnie mówi o tym, że miał synów, był rycerzem na zamku, z tym, że na pytanie właśnie, czy był królem, czy on był jakimś takim najważniejszym na tym zamku, mówił nie, że on był tylko zwykłym rycerzem, on strzegł, on był na wieży i pilnował, patrzył, czy ktoś cię nie przychodzi. Rozumiem, że mówił, że miał synów, tak? Tak, tak. Mówił, że miał synów, że miał żonę. Że miał żonę? Że miał żonę, tak. Z tego, co Marcin mówi, wynika, że był rycerzem, miał wielu synów i pamięta panią z tamtego życia. On mi powiedział wyraźnie, że właśnie pani Monika była jedną z tych osób, którą pani pamięta. Możliwe. Mi też już wcześniej właśnie mówił, że pamięta mnie i moją mamę, czyli jego babcię, że gdzieś tam byliśmy. Nawet w stosunku do mojej mamy też takim dość zniecierpliwionym tonem mówi, no jak to, przecież nie pamiętasz, przychodziłem do ciebie z moim synem, on był nawet do ciebie trochę podobny. Mówił o synu? Tak, tak, mówił cały czas mówił i mówił właśnie, że miał 5 synów. Ja nigdy nie zapomnę, nigdy, wiecie, nie zapomnę takiej sceny, gdzie kiedy byłem u tej rodziny, nie pamiętam, że to był pierwszy w ogóle przypadek dziecka, które pamięta swoje poprzednie życie, którego ja miałem okazję dokumentować. Potem tych dzieci było bardzo, bardzo wiele i już nie robiło to na mnie aż takiego wrażenia, jak ten pierwszy raz. No ten pierwszy raz zawsze jest taki najmocniejszy, tak? We wszystkim, jak wiecie. I pamiętam, że... Pamiętam taką scenę, jak... ja rozmawiam z tym Marcinkiem malutkim, bo on twierdził, że przyszedł do swojej żony, żeby, bo obiecał żonie w momencie, kiedy umierał, powiedział jej, my się jeszcze spotkamy spełnił jej tą obietnicę jej daną i on przyszedł jako Marcinek. A ja pytam, mówię, słuchaj, twoja żona miała jak na imię? On mówi Gizelda, tak? Gizelda, no imię takie bym przyjął, nie tuzinkowe. A mówię, no dobrze, i przyszedłeś? On mówi, tak, przyszedłem teraz do żony i tu. Oczywiście mówił to takim językiem dziecinnym, prawda? I ja mówię, no dobrze, Marcineczku, a gdzie jest twoja żona w tej chwili? I słuchajcie, to wiecie, naprawdę, ja nawet jak teraz o tym mówię, to nie można tego spokojnie mówić. On wstaje, podchodzi do swojej siostrzenicy, która siedziała w tym pomieszczeniu, tam przyszła po prostu, wiedząc, że ja przyjadę, będę nagrywał ten materiał. Ona miała 17 lat. I on usiadł na jej kolana, ona go tam, bo to maleństwo było, to 3,5 roczku miał ten dzieciaczek. Ona go wzięła na kolana, on ją objął i pamiętam, jak jej powiedział, ja jestem twoim mężem i wróciłem tak, jak ci obiecałem. I ją objął, słuchajcie, scena taka, no rzeczywiście, wiecie, trudno jest tak tutaj oddać wam nawet to, co wtedy, ja pamiętam, że wracałem do domu i no, nie mogłem dojść do siebie. Miałem takie wrażenie, że poznałem jedną z największych zagadek ludzkości i że moim obowiązkiem jest jakoś zawiadomić tych ludzi, tych innych samochodach, żeby oni wiedzieli, tych ludzi na całym świecie, że no jest taki numer, że jest reinkarnacja, że my żyjemy wiele razy, nie jeden raz, że Bóg nie jest tak okrutny, że daje nam tylko jedną szansę, tylko jest wiele szans. I
Jest to wspaniałe i cudowne. I to w ogóle też, drodzy Państwo, narzuca nam bardzo takie rygorystyczne warunki postępowania wobec innych naszych braci i sióstr. Musimy być wszystkich traktować jak rodzinę, bo jesteśmy tą rodziną, tak? Że to wraca, że nie można po prostu robić złych rzeczy bliźnim, bo bliźnim i zwierzątkom. Bo to są też, proszę Państwa, istoty. Bardzo, bardzo tam na tej drodze dalej, ale oni idą w tym samym kierunku, też ku tej doskonałości. Wiem, że może to brzmi w tym naszym kraju, zresztą nieważne, jak to brzmi, wiecie, już w moim wieku to naprawdę nie ma znaczenia. Dobra, słuchajcie, w każdym razie, wiecie, co mi tak zwróciłem uwagę, jak sobie tak przesłuchałem te materiały z Marcinkiem? Głos mi się zmienił. Jednak to naprawdę, to było 30 lat temu i to jednak głos chłopaka, który ma tam 20 parę lat, a faceta, który ma 50 parę lat, tak jak ja, już się zbliżam do 60 przecież, to no są, jest to jednak duża, duża różnica. No ale to tak zupełnie na marginesie. Moi drodzy, sobie zaznaczyłem różne rzeczy, które chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Pozwólcie, że tylko zerknę i założę na chwilę te okulary. A, o Krzysztofie Meissnerze Wam powiem. Pan profesor Krzysztof Meissner. Tak się zastanawiam, czy powiedzieć Wam, czy nie, ale powiem Wam, że ja bardzo lubię go. On jest, zajmuje się fizyką teoretyczną i ma naprawdę fantastyczny dar opowiadania o wszechświecie, o różnego rodzaju sprawach związanych z materią. No świetnie to robi, naprawdę świetnie. Pełen szacunek, panie profesorze. Nie będziemy pewnie słuchać. Gdyby mnie słuchał, no to bardzo, bardzo pozdrawiam. I trafiłem na taki odcinek, kiedy on występował razem z panem Tomaszem Roszkiem. Doktor Tomasz Roszek, profesor Krzysztof Meissner. Wszechświat miał początek ze znakiem zapytania. I wiecie co? Był tam niezwykły moment, kiedy oni nagle, profesor Meissner mówi, że według najnowszych tych ustaleń fizyków, naukowców zajmujących się fizyką teoretyczną, wszechświat już wcześniej istniał, po czym się skończył i znowu powstał, tak, że te wszechświaty i ten, w którym, zabawny wszechświat, w którym Państwo możecie mnie teraz oglądać na tych ekranach komórek, laptopów, czy tych smartfonów i komputerów, co to w ogóle, telewizorów też, niesamowite to jest po prostu, że ten wszechświat, on miał wcześniej, on miał oczywiście początek, ale będzie miał też swój koniec i potem znowu będzie początek następnego, czyli to jest dokładnie w ten sposób, tak? Raz zbija się, rozwija się, zbija się, rozwija się. Proszę Państwa, to jest dokładnie tak samo jak z ludzkim życiem, tak? Że dobiega końca, zanika, znika, znowu się pojawia. Wiecie Państwo, tą reinkarnację możecie dostrzec wszędzie. Ja zawsze powtarzam, że wystarczy przejść się parkiem, do parku na spacer, kiedy jest jesień, tak? I widzimy te liście, ten smutek, te drzewa, które wydają się, że umierają, tracą liście, nie ma zieleni, nie ma niczego, potem zima, śmierć, ale my dobrze wiemy, że nie, że będzie wiosna i to się wszystko odrodzi. Przy okazji, już jest prawie wiosna, już jest, zaczęło być ciepło i znowu się odradza. I tak samo jest z naszym życiem, z naszym światłem w środku, które jest nieśmiertelne. Dobra, proszę Państwa, czas na tą rozmowę na krawędzi wszechświata. Rozmów o reinkarnacji wiele mam, naprawdę wiele, wiele mam. Sobie odłożyłem te rozmowy, które nagrywałem, ale jedną rozmowę dzisiaj Wam puszczę, to jest rozmowa z moim słuchaczem, a potem jeszcze z jego żoną. I dotyczy reinkarnacji. Mnie zaciekawiła, mam nadzieję, że Państwa także bardzo zaciekawi. Zapraszam do jej wysłuchania. Tak, Robert Bernatowicz? Tak, Robert Bernatowicz, czy mogę pomóc? No, poważnie? No. Kurde, ja tego pana filmów obejrzałem. I pan odbiera normalnie numery z fundacji, tak? Czasami odbieram, nie zawsze. No, ale chciałbym z panem porozmawiać na temat reinkarnacji. No, to co pana interesuje? Tak, jak pomyśl, bo na przykład mam żonę, która ma, pojęcia swoje wcielenia. I to jest dla mnie takie trochę też szokujące. No nie rozmawiałem, czy chcę właśnie o tym rozmawiać, chcę dalej to powiedzieć i pamiętała, jak była wcześniej chłopcem. Teściowa pana pamięta, tak? Słucham? Teściowa pamięta, tak? Rozumiem? Tak. Teściowa pamięta i to jest, nie chciałem na początku o tym mówić, nie? Ale
A zgodziłaby się, żebym z nią porozmawiał przez telefon? Oj, chyba nie, bo to jest trochę taka też trochę zamknięta osoba. Ja musiałem trochę ją namówić, żeby też to powiedziała. No to niech pan spróbuje namówić ją, no. To też jest ciekawe, bo moja żona robiła hipnozę regresyjną i wyszło, że na przykład była pielęgniarką w 1000, pojawił się jej też, to jest ciekawe, bo też ogólnie też, bo trudno jest to uwierzyć, wiadomo, pojawił się jej rok, 1863. My ten rok sprawdziliśmy w internecie, bo to była też miejscowość i pokazało się jej to, że była pielęgniarką w sierocińcu. Moja żona miała 22 lata, pracowała w przedszkolu, no i teraz na przykład jest pielęgniarką. Robimy magistra, jest pielęgniarką. Jakby nie było, to pasuje, tak? No tak, bo to bardzo często tak jest, także te dane z poprzedniego wcielenia, tak. Poprzednie wcielenie jest teraz, nie? Tak. O kurde, jak z panem gadał, bo też pana też słucham. I kurde, to jest też takie dla mnie też szokujące. Aż chodzę po mieszkaniu, bo kurde, nie dowierzam. No, bardzo mi miło, bardzo miło. To jest też takie właśnie, bo to chyba jest naprawdę, nie? Tak, no, nie wiem, jak to nawet nazwać, bo ciężko mi też dobrać słowa, kurde. Nie, no oczywiście, że to jest naprawdę. Ja to cały czas powtarzam, że to jest jak prawo ciążenia, no dla ludzi może to trudno jest wyobrażalna sprawa, no ale jest to faktem, no jak pan widzi sam, nawet w bliskim pana otoczeniu są osoby, które mają dowody. Moja też żona trochę to wyparła, bo też mówiła o jeszcze jednym życiu, gdzie byłam mężczyzną, gdzieś tam na moście ją ktoś zawił sztyletem do otwierania listów, takie sztylety kiedyś. Która nic, to się zamordował ją i ona to pamięta. A teściowa opowiadała, jak była chłopcem, bawiła się gdzieś tam na piasku, z jakimś tam gdzieś mi wskoczyła do jakiejś dziury i znalazła się w tym życiu, gdzie jest teraz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Robercie. Ja tu do pana dzwoniłem w sprawie tam teściowej tam reinkarnacji. No tak, było tak, rzeczywiście tak. No, wie pan co, teraz siedzę ze swoją żoną i chciałbym, żeby trochę ona to panu opowiedziała, bo też ona też przeżyła swoją taką reinkarnację i po prostu no, chciałbym też jej oddać głos dla pana. No dobrze, jeżeli się zgodzi, no to jak najbardziej, proszę bardzo. I to pan nagrywa, tak, rozumiem? Tak, tutaj mam taki układ, no niestety nie zawsze się nagrywa. Także kilka fajnych rozmów mi przepadło, no ale zobaczymy, może ta się nagra, no. Dobrze. Wie pan, też moja żona nie wie tak naprawdę, na czym to polega, po prostu nie wiem, czy zacząć od tego, co ona widziała, co ona przeżyła. No niech opisze, no ja proszę bardzo, bardzo chętnie tego posłucham. No dobrze, bo pan jest tak głośno mówiącym, dobrze. Przywitaj się, panie. Dobry. Dzień dobry pani. Wie pani, że ja się interesuję bardzo reinkarnacją, badam to zjawisko od ponad 30 lat. No, z przyjemnością posłucham pani historii. Wie pan co, ja pamiętam tylko takie urywki, ale mój mąż się tym interesuje i tak właściwie tylko jemu to opowiadałam do tej pory. No trochę rozmawiałam na ten temat z moją mamą jeszcze. Ale jedyne co pamiętam, i pamiętam to dobrze, pamiętam rok, który to był, że to był 1837. Tak, pamiętam. Precyzyjnie, tak? Rok 1837, no ciekawe. 1837 rok. I nawet sprawdzałam sobie później z ciekawości, jak wyglądały stroje kobiet w tamtych czasach i to też się zgadało, bo na głowie miałam jakiś taki czapkę, coś takiego, ale... I wiem, że stałam przed domem takim, dosyć dużym, i w nim było dużo dzieci. I ja chyba byłam tam pielęgniarką. Bo ja im pomagałam i czekałam, pamiętam, że czekałam przy drodze, chodziłam, czekałam, aż ktoś przyjedzie. I to jest jedna sytuacja, którą pamiętam. No i jestem teraz pielęgniarką. Wie pani, że to bardzo często tak się zdarza, że ludzie, którzy byli w poprzednim wcieleniu, wykonywali jakiś zawód, mają albo ogromne zdolności w tym kierunku, albo coś ich ciągnie do tego i tym zostają, czym byli w poprzednim wcieleniu. Całe moje życie to jest po prostu powielanie jakiegoś schematu. Może nawet niespecjalnie, tylko to tak być. No ciekawe. A co jeszcze pani pamięta, proszę powiedzieć? Pamiętam jeszcze jedną sytuację, znaczy jeszcze dwie sytuacje.
jedną i to taka nie była przyjemna, bo to był moment mojej śmierci. Kiedy szłam też w takiej właśnie dużej, ogromnej takiej sukience, szłam lasem, było bardzo zielono i po drugiej stronie jakby tej drogi szedł ktoś. Nie wiem, czy tam nawet może i kilka osób, ze dwie. Nie widziałam ich dokładnie, widziałam ich z daleka. I później jedyne, co pamiętam z tego, to, że widziałam taki srebrny sztylecik i tym sztylecikiem po prostu ktoś mnie ciągnął. I to był moment mojej śmierci. Na pewno. Trochę przerażające, ale też to się zdarza. Czyli... Nie przeraża mnie to. A niech pani powie... Ma pani takie poczucie, była pani młodą osobą, wtedy raczej starszą, jak pani ocenia? Młodą, dosyć młodą. Młodą osobą. Miejsce, w którym pani była, jako kraj, jaki jakby pani nazwała? Nie jestem w stanie określić. Nie jest pani w stanie określić. Było tam zielono. Nie wiem, który... Nie wie pani, czy to była Polska, Francja, Niemcy, nie ma... Nie mam pojęcia. Prusy raczej wtedy, nie. Tak? Tam jeszcze Niemiec nie było. Nie mam pojęcia, gdzie to mogło być. Było zielone, były drzewa, nawet podobne takie do naszych, jak się wynaczą. No to może była też Polska. No dobrze, no super, bardzo dziękuję za ten telefon. Jeżeli pani nie ma nic przeciwko temu, to bym, jak się nagra oczywiście, tę rozmowę dołączył do rozmowy z pani mężem, bo nagrałem taką rozmowę, bardzo ciekawą. Zresztą... Aha, jeszcze mąż mi powiada, żebym powiedziała mojej mamie, która też jest pielęgniarką, ale ona tak dosyć mocniej pamiętała te swoje poprzednie wcielenie, bo już nawet jak była małym dzieckiem, moja babcia to też opowiada, że kiedy była mała, to jak rysowała wszystkie zamki, jakieś takie rysunki, to były to takie zamki podobne do tych szkotów, takie bardziej kwadratowe. I ona od dziecka miała 3 lata i mówiła, że była chłopcem i chodziła w kraciach tej sukience. Spódnicy. Że była chłopcem i chodziła w kraciastej spódnicy, czyli tak, była szkotem, tak? Tak, tak. Tak. Była chłopcem, biegała po jakiejś łące, nie wiem, czy ktoś się gonił, ona gdzieś musiała spaść. Czyli tak, uporządkujmy. Pani mama pamiętała też jakąś tam scenę ze swojego poprzedniego życia, tak? Tak, ona pamięta jeszcze jakąś tam historię, bo no, nie rozmawiamy na te tematy tak w domu. A mam takie pytanie, jeżeli pani pozwoli, jako osoba, która no, zbiera takie historie, nie ukrywam, także bardzo się cieszę, że państwo, żeście się tutaj zdecydowali się podzielić ze mną i z naszymi słuchaczami zresztą tą historią. Czy pani mama jest osobą wierzącą? Nie. Nie. A pani jest osobą wierzącą? Nie. Pytam z ciekawości, bo ludzie wierzący wierzą w jedno życie, prawda? I mają kłopot, żeby sobie jakoś poradzić z tą reinkarnacją, ale rozumiem, że tutaj w pani przypadku nie było takiego w ogóle problemu. Nie było. Nie jest dla mnie zdziwieniem, że tak no. Może być. A pamiętała pani te sceny od dziecka? Od kiedy to się pojawiły pierwszy raz takie? Nie, wie pan, kiedy to było? Razem z moją przyjaciółką, którą też taki dosyć dziwny zbieg okoliczności, że się poznałyśmy, zaprzyjaźniłyśmy bardzo mocno. Byłyśmy w dosyć podobnej sytuacji, nasi rodzice byli za granicą, mi rodzice byli za granicą, bardzo się zakumplowałyśmy. Nie wiem, której to wpadło do głowy, żeby zrobić taką hipnozę regresyjną, tak? Kiedyś tam się położyłyśmy w takim ciemnym pomieszczeniu, puściłyśmy sobie to i zaczęłyśmy właśnie widzieć różne rzeczy. Ale rozumiem, że same siebie tutaj hipnotyzowałyście troszeczkę, tak? Żeby to poprzednie życie... To było opuszczone z internetu, gdzieś to było nagrane. O, rozumiem. I ciekawe, i wtedy się u pani odblokowały te flesze, tak, pamięciowe. A... Tak, ten rok to było kupę lat temu, 80 lat temu. I ten rok to był konkretnie, to była data, która mi się jakby pojawiła. I do tej pory to... Fascynujące. Rozmawiacie państwo ze sobą? Mówię pani i pani mąż o tym, czy nie? Tak, rozmawialiśmy. Wie pani... Przepraszam, panie Robercie, no? ten rok i sprawdzaliśmy nawet wygląd tych, razem sprawdzaliśmy wygląd tej pielęgniarki. To, co żona mówiła, że nią była. To było naprawdę coś niesamowitego, no bo
też nie wiem, kochanie, jak to czułaś? Ja czułam, że po prostu byłam w jakimś stroju i coś miałam na głowie i że mi to tak trochę zaburzało widzenie i to było takie później jak sprawdzaliśmy te stroje te z tego 1937, z tego okresu, bo to faktycznie nosiły kobiety. No wie pan, no to też to można powiedzieć, że to jest naprawdę mocny dowód, no nie ma co tu szukiwać. Mocny, tak, jak najbardziej. Ja zresztą wie pan, ja traktuję to sprawę reinkarnacji w sposób taki, że to po prostu jest i nie ma dyskusji w ogóle. No. Nie ma dyskusji, wiadomo, nie ma dyskusji. Właśnie to jest też pytanie, czy to kurde, czy my musimy w tym trwać, czy my kiedyś z tego wyjdziemy, czy po prostu czy musimy doświadczyć czegoś, żeby po prostu duchowo osiągnąć jakiś tam szczyt, żeby wyjść z tego piekła, gdzie jesteśmy? Pięknie pan sobie sam odpowiedział na to pytanie. No, dokładnie tak jest. Musimy... Tak chyba, nie? No bo tak nawet troszeczkę na logikę, nie? Musimy się po prostu cały czas uczyć... Nauczyć tego, tak? Tak, tak. Musimy być doskonalsi, no musimy się nauczyć coś o miłości, o cierpieniu, o tym, że cały świat i całe nasze życie jest oparte na miłości, a wie pan, że jest dużo zła wokół. No my sami jesteśmy... Żona mi teraz to opowiada, bo nasza historia też Poznania też jest taka troszeczkę inna niż wszystkie. I też mi kiedyś żona, pamiętam, mówiła z 3-4 lata temu, że my się kiedyś gdzieś znaliśmy. A to bardzo możliwe, tak. Tak, bardzo możliwe. To naprawdę jest silne. Naprawdę to jest silne, to... Ja to nie to, że teraz mówię sobie to, tylko po prostu to jest naprawdę coś, no nie wiem, co nazwać. Mm. Teraz ona mówi, że my się jakąś krzywdę zrobiliśmy gdzieś tam i teraz musimy sobie coś wytłumaczyć, wybaczyć, no kurde. Tak, najważniejszą rzeczą jest wybaczanie sobie. Ja zresztą uważam, tak. Ja uważam, że gdybym miał mieć jakąś radę do ludzi, którzy tutaj są jakoś... powiedzmy, mają różne kłopoty też małżeńskie i w związkach. Wybaczanie jest kluczem. To jest nieprawdopodobne wybaczanie takie pełne do końca, z uśmiechem, z czułością, z miłością, no jest po prostu takim fantastycznym kopem nas w górę. To w tym momencie naprawdę się rozwój duchowy bardzo przyspiesza i to jest jeden z wielkich darów od Boga, które żeśmy dostali, czyli właśnie wybaczanie. Jeżeli jest, nie ma raju, no to jaki Bóg? A, proszę pana, to... Załóżmy, że jest kilka żyć, tak? No, bo jest kilkanaście, kilkaset, to nie ma raju, no to nie ma Boga. Czy jest inny Bóg? Skąd pan o tym wie? Przepraszam? A skąd pan wie? Tak pan mówi, że nie ma. Skąd pan wie, że nie ma? Że Boga? O? No, myślę, tak panu że wyszło jest... z takiego myślenia? Nie, myślę, że jest źródło, że jest jakieś... Mówimy, tak? I o tym mówimy. No, ja nie mówię tutaj o Bogu w sensie takim ludzkim. Nie, no bo to, wie pan, religie tworzą z Boga człowieka tak naprawdę. Nadają mu cechy ludzkie. Ja mówię o pewnym absolucie, który stoi za życiem we wszechświecie i który sprawił, że i pan mówi, i ja mówię, tak? Jest coś wyższego i to nazywam Bogiem. Oczywiście mógłbym nazywać to jakoś inaczej, ale jeżeli komuś pasuje Bóg, to może być kreacja, proszę bardzo, nie ma problemu. No jest to ze wszechmiar sprawiedliwe, mądre i oparte na miłości, bo coś, co stworzyło życie, musiało stworzyć wyłącznie w oparciu o miłość, bo życia się nie stworzy w oparciu o zło. No, także to, że to jest dobre, to jest oczywiste dla mnie i myślę, że zgodne z tym, co mówią te główne religie, choć oczywiście boleję nad tym, że one nie mówią o reinkarnacji, tak bardzo ludziom robią krzywdę, bo zrozumienie idei reinkarnacji naprawdę ułatwia życie i w tym momencie człowiek...
No. Bo to prowadzi do czegoś niesamowitego, no bo żyjemy i tysiąc razy, no. Ci nie umieramy, no. Tak? Tak naprawdę. Nie żyjemy tysiąc razy. Nie. Wie pan, ja nie mam teraz jakoś tak czasu, żeby to tłumaczyć, ale to nie jest tak, że to się w nieskończoność, ten kołowrót się obraca. Proszę mi wierzyć, że potem się osiąga niesłychanie ciekawe etapy w tej naszej wędrówce. No, staje się coraz bardziej człowiek istotą doskonałą i potem może już w pełni panować nad tym swoim ruchem. Każdy mógł być Bogiem, tak? O to chodzi też trochę? Każdy jest Bogiem. No właśnie, kurde, no. Wielkim rozmawiam, no. Jest taka, mogę Państwu tak na koniec, bo przepraszam, że tak na koniec, ale muszę tutaj jeszcze, no późnej pory, pan zadzwonił. Przed 12 w nocy, prawda? No to dosyć późno. Nie, mam świadomość. Macie świadomość. Jest taka zasada, w zasadzie, którą można się kierować w postrzeganiu Boga, bo z Bogiem trudno jest o tym ludziom tłumaczyć i mówić, bo oni nie są nawet gotowi na takie przyjmowanie tego. No ale w każdym razie czasami się pojawiają na Ziemi istoty doskonałe. Tak. No, są to istoty potężne duchowo i one rzeczywiście... Jezus był taką jedną z nich, tak? A przykład był Jezus, tak, tak. O tym mówimy, tak? No, na przykład o tym mówimy, tak. Budda, Krishna. Tak, jedna z takich istot żyła na Ziemi, już pomijmy w tej chwili, jak ona się nazywała, było to niedawno. I ten człowiek rozmawiał właśnie, prowadził podobną rozmowę, jak ja z panem tutaj prowadzę, z państwem. No tak, i powiedział ten człowiek, tak, mówi, ja jestem Bogiem. I zapadła cisza, prawda? Go słuchać. Ale wy też jesteście Bogami. A różnica między mną a wami jest taka, że ja o tym wiem, a wy nie. Ładne? To jest trochę to, co, o czym też ja też wiem i też się tym zajmuję trochę, bo... Wiem, że pan zajmuje się 30 lat tam, ponad przeszło już, a ja tam zajmuję się 8. No i też gdzieś to mi umknęło, znaczy nie umknęło, tylko kurde, jak to powiedzieć tak ładnie, zgrabnie, kochanie. Przemknęło, no dobrze. Tak, mam, drodzy Państwo, ja życzę Wam miłych snów i miłej nocy, tak, bo mamy późną porę. Nie ukrywam, że bardzo liczę, że ta rozmowa się jakoś nagra i będę mógł ją wyemitować. Rozumiem, że mam taką zgodę od Państwa. Niestety nie mam gwarancji, że to się, bo ten program no, czasami nagrywa, czasami nie nagrywa, mówię to. To jest tylko program, ale bardzo się cieszę, że Państwo żeście się podzielili tutaj ze mną tymi swoimi historiami i tak na koniec też taki apel, nawet no nie do Państwa, ale do wszystkich, żebyśmy uczyli się wybaczać, bo to jest po prostu paliwo rakietowe dla naszej duszy. Wybaczać, ale tak wie Pan, do końca to nie jest proste, bo w człowieku jest mnóstwo takich zadr, ma ochotę się odegrać i tak dalej, no wiadomo, no. Natomiast musimy spojrzeć na nasze życie, a wiecie Państwo, to jest tak mniej więcej, żeby zrozumieć, jak wygląda ludzkie życie. Warto sobie wyobrazić taką wstęgę. Niech pan sobie wyobrazi taką wstęgę i pani wstęgę, która idzie do góry, złożona z takich małych ogniw. Nie wiem, czy to widzicie. Ona tak lekko faluje. Rozumiem. Tak. I ja, pani czy pan, jesteśmy tylko takimi małymi ogniwami z tej wstęgi. Nasze życie jest tą wstęgą, a my jesteśmy takim jednym małym ogniwem. I tak naprawdę ludzie mają ogromne pretensje do... Niech będzie kreacji, no dobrze, że ona stworzyła ich na przykład i nie wyglądają tak jak, nie wiem, wielcy fantastyczni aktorzy, przepiękni, nie są tak bogaci. Ale tak naprawdę ich życie jest tylko tym małym ogniwem, a oni na to tylko patrzą, a powinni patrzeć na tą wstęgę i z punktu widzenia wstęgi wszystko jest w porządku, bo wszystko idzie do góry, tak? I my musimy ileś tam mieć doświadczeń, ileś musimy mieć... Tak, ale nie aż tak, nie taką liczbę, jak pan powiedział. To nie jest aż 1000 czy coś, to jest mniej. No, to była liczba. No, myślę, że już jak pan przejdzie... No, powiedzmy, ponad 100 to już będzie bardzo dobrze. To już będzie pan... No, tylko ja mówię o 100 życiach w formie ludzkiej.
proszę pamiętać. A wcześniej był pan prostszym organizmem. No, to też jest ciekawe. Kamień z drzewem nie wiadomo. Ze zwierzątkami 100%. Także tutaj warto też patrzeć w oczy psa i widzieć tam istotę taką samą jak my, tylko że no na początku drogi, tak? No ale też... To jest głębokie, co pan mówi. No. Bo mimo, że zwierząt gdzieś w nas jest, nie? Tak naprawdę. Wie pan, ja nie mam w tej chwili niestety ani czasu, ani tak siły, żeby tutaj zrobić państwu taką... Rozumiem. Ale gwarantuję wam, że naprawdę bardzo, bardzo apeluję o to, żeby być łagodnym dla zwierząt, bo to są nasi bracia i ludzie nie są świadomi tego, jak bardzo mogą sobie zrobić też krzywdę, krzywdząc zwierzęta i traktując ich jak przedmioty, bo to naprawdę wraca i to my wszyscy uczestniczymy w jakiejś niezwykłej grze, cudownej grze, która sprawia, że jesteśmy coraz bardziej doskonalsi, ale ci nasi młodsi bracia, mniejsi bracia, no też się doskonalą i oni też idą na tej drodze i kiedyś będą też nami, a my będziemy znacznie wyżej. No, także wie pan, to jest, i droga pani, drogi panie, jest to cudowna rzecz, to nasze życie. No. Drodzy państwo. No. Wie pan co, czy kiedyś mógłbym do pana jeszcze zadzwonić, taką formę taką? Proszę bardzo, ja muszę wyłączać komórkę od czasu do czasu, bo bym nic innego nie robił, tylko rozmawiał, tak? Jak się pan domyśla. Ale jak ma pan szczęście, i przeznaczenie tak sprawi, że mam odebrać, to odbieram. Tak jak teraz. Dobrze, rozumiem. To nie jest kiedyś do pana zadzwonię, bo proszę jest bardzo. Ale warto się rozmowa. Proszę bardzo, bardzo się cieszę i bardzo państwa pozdrawiam, przesyłając... Ogólnie jestem pana fanem i też, kurde, czemu pan nie ma dalej filmików na YouTubie? Bo tak też czaj i ten... Tak. No, tak się złożyło teraz, że była taka przerwa, ale ja, wie pan, ja tak... Tak, jakieś różne rzeczy. Nie jakieś takie wielkie, ale tam jakaś choroba lekka, trochę więcej roboty, trochę tam takich różnych rzeczy, tam chorzy rodzice, którymi się muszę opiekować. No, wiele się rzeczy złożyło. Ja wiem, że tutaj ludzie bardzo tęsknią za tym i niezwykle się domagają. Wiem o tym i obiecuję, że tutaj to będzie to więcej, ale też strony w tej chwili dopiero ruszają, bo te strony mają sens wtedy, kiedy są też te audycje, one są ze sobą powiązane, także się wiele rzeczy na to złożyło. A ja jestem w takiej sytuacji, że akurat no, nie musiałem jakoś finansowo tutaj, bo tam jakieś też z tego YouTube'a, z tych reklam są jakieś pieniądze, ja nie mam noża na gardle, bo pewnie gdybym miał, to bym te audycje tam robił jedna po drugiej, tak? Ale wiem, że ludzie czekają i bardzo, bardzo tego potrzebują i ten... Ciekawie pan to robi i tak merytorycznie, naprawdę jest to fajnie, to słowa. To się bardzo cieszę. Drodzy państwo, bardzo was pozdrawiam, miłej nocy wam życzę. Dziękuję ci, jesteśmy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, panie Robercie. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. Dziękuję pięknie za telefon. Dobranoc. Jak dla mnie bomba ta rozmowa. Bardzo dziękuję mojemu słuchaczowi, mojej słuchaczce, jego żonie. Bardzo państwu dziękuję za zgodę, że mogłem wyemitować tę rozmowę. Czeka nas jeszcze wiele takich wieczorów właśnie z cyklu Rozmowy na krawędzi Wszechświata, gdzie ja będę pokazywał wam rozmowy z ludźmi, zwykłymi, normalnymi, takimi ludźmi jak ja, czy państwo, jak każdy z nas, którzy nagle ku swojemu zdumieniu natrafiają na ślad tego, że jest wędrówka dusz. I drodzy państwo, uwierzcie mi, to jest takie odkrycie, to człowiek się czuje tak jakby... Ostatnio tutaj też z sąsiadem rozmawiałem, a to chyba ja już państwu mówiłem o tym, że mój sąsiad właśnie ma małego synka i mówi, wiesz co, tak rozmawiamy, jesteśmy na tym, mówi, taką miałem sytuację, że on nagle powiedział coś takiego, mówi, ja już tam kiedyś byłem w tej Afryce, a on na to mówi, ty nigdy nie byłeś w Afryce, nie, byłem, tylko że, jak on powiedział, przed tym jak umarłem był w Afryce, także też sąsiad oczywiście zrobił kwadratowe oczy, no ale to są naprawdę takie momenty silne w życiu, które robią wrażenie. Drodzy państwo, już miałem skończyć ten program,
Ja wiem, że mam fanów w ogóle. Bardzo pozdrawiam wszystkich moich fanów. Drodzy Państwo, ciekawy pomysł zgłosił jeden z moich słuchaczy, z kierowca. Jak wiecie, mam zawodowe prawo jazdy. Tutaj ktoś mnie skorygował, że nie jestem zawodowym kierowcą. No nie jestem rzeczywiście w tym sensie, że nie jeżdżę zawodowo za kierownicą, natomiast mam zawodowe prawo jazdy i zawsze marzyłem o tym, zawsze miałem ogromny szacunek do ludzi, którzy kierują tymi ogromnymi samochodami ciężarowymi i zawsze mam takie marzenie, że jak będę miał troszeczkę taką fajniejszą sytuację, bardziej sprzyjającą, że będę miał więcej wolności takiej i już nie będę musiał tak intensywnie zmieniać świata, jak w tej chwili pracować nad różnymi projektami, to popracuję sobie jako kierowca zawodowy i na przykład przywiozę wam jakieś towary do sklepu i będę rozładowywał towar i wy powiecie, zaraz, pana znam skądś, pan zapuścił brodę, ale pan bardzo mi przypomina takiego gościa, który kiedyś prowadził takie programy na YouTubie. Bardzo, naprawdę. Ja się odezwę, a z głosu to jest pan prawie taki sam. Tak będzie, zobaczycie. A teraz posłuchajcie sobie ten pomysł, który zgłosił ten słuchacz. Dziwny, fajny pomysł. Dziwny, ale fajny. Jestem pana słuchaczem. Ma pan minutkę, bo dosłownie minutkę potrzebuję. No słucham pana. Jestem pana słuchaczem, subskrybentem i tak się pomyślałem, kiedyś na samochodach, jak jeśli ktoś słuchał radia, trójki, zanim PiS zepsuł trójkę oczywiście, były naklejki, jadę z trójką i tak sobie pomyślałem, że super by było, gdyby pan wymyślił jakieś naklejki, żebyśmy my, kierowcy, mogli się nawzajem pozdrawiać. Wszyscy słuchacze pańskich audycji. No niezwykły pomysł, wie pan co? Już nawet wymyśliłem, co mogłoby być w logo. Oczywiście znaki na ludziach, te, które się pojawiają. I gdzieś tam podpis Nautilus. Ma pan tego grafika fantastycznego i ja wiem, że nie może pan sprzedawać chyba, żeby pan mógł. Ale no na przykład za jakieś tam przelewy grafi się naklejka. Pomyśli pan o tym? Jeżeli naklejki, to rozdawać za darmo, bo ja nie mogę sprzedawać, dlatego że wie pan, że ja to robię z czystej intencji, tak? No, także, ale to na pewno by się znaleźli ludzie, którzy by to wydrukowali. No, niezwykły pomysł. Ja, niech pan pozwoli, że ja tutaj się z moimi przyjaciółmi zastanowię nad tym, ale pięknie panu dziękuję, że pan słucha tej audycji w internecie. Jako pierwszy chętnie przykleję. Ja myślę, wie pan tak, że czas tych audycji dopiero nadejdzie, że teraz to jest taka chwila takiego rozruchu, tak? No, mam nadzieję, bo nie mogę się zawsze doczekać kolejnego odcinka. Tak, że to będzie moment, kiedy to się naprawdę rozkręci i wtedy rzeczywiście to jest ciekawy pomysł. No i co wy na to? Nalepki, że słuchacie audycji Roberta Bernatowicza na YouTubie? No, bardzo ciekawe, prawdę mówiąc, muszę to jeszcze przemyśleć i przedyskutować z moimi przyjaciółmi, ale pomysł świetny. Proszę Państwa, późno już jest, ja muszę jeszcze to zmontować, bo to nie będzie takie, że na żywo coś. Natomiast jutro, już Was za to przepraszam, będzie program na żywo, choć miałem to nagrać, ale nie dam rady jutro nagrać, ja naprawdę cały dzień jestem poza domem, także pojawię się tutaj dosłownie na 15 minut przed programem, już nie dam rady tego ponagrywać, także będzie na żywo, a może ktoś woli na żywo mnie, no to będzie to na żywo. W każdym razie program będzie na prośbę też mojego serdecznego kolegę tutaj, który mieszka niedaleko na osiedlu i tak rozmawialiśmy też, bo też oczywiście wie, czym się, znaczy oczywiście, no wie, czym się zajmuje, tak, no bo tam mnie ogląda, bardzo cię pozdrawiam, Marek. I on mówi, słuchaj, a powiedz mi, jaka jest taka najbardziej niezwykła historia, jaka ciebie spotkała z UFO, bo ty opowiadasz wiele rzeczy takich bardzo osobistych różnych z UFO i miałeś, to ja mówię, słuchaj, to jest bardzo proste, no absolutnie top of the top historii jest historia i tu właśnie padła ta historia, o której jutro Państwu opowiem. Jutro, czyli w czwartek, tak? Bo dzisiaj jest środa, jutro jest czwartek, mówmy dobrze końcówki. Także jutro Państwu przedstawię tę historię. I co więcej, nawet Wam powiem, że zainwestowałem własne pieniądze, własne, w program, który potrafi czytać. Dobrze czyta, tak? No bo są różne te programy, które symulują lektorkę. A ten naprawdę mi się spodobał. Czyta rzeczywiście nieźle.
I ten głos jest bardzo taki wiarygodny, nawet się można nabrać, że to jest, że to czyta żywy człowiek. Ja wykorzystam to sprytne oprogramowanie do tego, żeby Państwu puścić fragment słynnego listu z transcendencji. Jutro będzie fragment listu z transcendencji. Cały list oczywiście nie, ale fragment tak, bo to cały list jest bardzo długi. Natomiast ta historia moim zdaniem dla mnie jest top of the top moich historii z UFO. Chyba w ogóle moich historii. Tak mi się wydaje, że chyba nic bardziej niezwykłego nie zdarzyło mi się przeżyć niż ta... Może projekt Kontakt i niektóre rzeczy z tego projektu to było też coś takiego, co nie da się opisać, ale to naprawdę jest mocna historia. Jutro się z tym zmierzę, na żywo Państwu to opowiem. Zrobię też jakąś może tam małe tutaj grafiki do tego, żeby jakoś to się dało oglądać fajnie i opowiem Wam o tej historii. I co więcej, powiem Wam jeszcze jutro coś, czego nie mówiłem, bo ja tę historię kilka razy mówiłem w różnych programach, ale pomyślałem sobie, że mam zupełnie nowych słuchaczy, bardzo dużo ludzi, którzy zaczęli mnie oglądać, a wcześniej w ogóle nie wiedzieli, że istnieje, naprawdę, bardzo dużo ludzi takich jest i oni powinni poznać tę historię, historię nieprawdopodobną, listu z transcendencji, integralnie związaną z UFO, ale powiem Państwu w tajemnicy dzisiaj, żeby Was jakoś zachęcić do tego jutrzejszego programu, że ta historia ma także związek z Sajbabą, a ja mówiłem tutaj o Sajbabie, wiem, że ten program się cieszy ogromną popularnością, Sen z Sajbabą, tam jakieś ma gigantyczne już w tej chwili zasięgi i te zasięgi rosną, bo słusznie, bo to historia jest mocarna, a ta historia listu z transcendencji ma związek z tą niezwykłą postacią i z tym człowiekiem, który tutaj chodził po ziemi i ma związek z UFO i to jest też i dla mnie to jest jasny sygnał, drodzy Państwo, że to, co tu przylatuje w tych lśniących pojazdach ma związek nieprawdopodobny z tymi postaciami niezwykłymi, tymi gigantami, którzy czasami rodzą się na ziemi i chodzą po ziemi. No i to ten związek to jest też oczywiście wędrówka dusz i reinkarnacja, to jest jasne, ale tam jeszcze jest coś więcej, także jutro spróbuję się z tym zmierzyć. Rozmowy na krawędzi Wszechświata, kolejny odcinek dzisiaj, proszę Państwa, już zmierzamy do końca. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystko chyba powiedziałem, tak, chyba wszystko. Także jutro się widzimy o 20:00, ja szybciutko ten materiał montuję, a dzisiaj o 20:00 mam taki zwyczaj, że bardzo mi się to podoba, że nie zostaję i nie śledzę tych komentarzy tam czy coś, tylko sobie idę na spacer. Muszę, drodzy Państwo, uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę, żeby ten YouTube i te moje audycje nie wypełniły mi życia, tak? Żebym tam co chwilę sprawdzał komentarz, zatwierdzał, przygotowywał cały dzień. Nie, no ja na to nie pozwolę, bo po prostu to... Aby to wciąga, naprawdę uwierzcie mi, że to wciąga. Ja w to nie wierzyłem, kolega mnie uprzedzał. Mówi, zobaczysz, będziesz co chwila tam coś tam robił z tym. Ja mówię, nie, na pewno nie wpadnę w taką pułapkę. Dobra, w każdym razie na tym kończę. Niech moc będzie z Wami. Czekajcie na mnie jutro o 20:00. Mam dobrą wiadomość. Znowu będę. Do zobaczenia.